Bardziej spokój. To też jest Iggy. No to was spróbuję właśnie razem. We trzy chcecie jeszcze, tak? Dobra, okej. Okay. Dziękuję dziewczęta za współpracę. Zosia podniesie, Magdalenka pomoże. Ale zaczekaj. A mogę to zostawić? No pewnie, że możesz. A to z tym kluczem jeszcze jest. O, ja to przygotowałam. Jak ja się czuję? To jest, ja się czuję w... Po wertepach jedziemy na wertep. Nie z tej strony, wystarczy z mojej prawej. Czasami mam 13 lat. Mary Mistral. Wielka gwiazda wariety. Ty jestem teraz rozchwytywana. Mam po 14 występów w każdym przedstawieniu. W dużym namiocie. Czasami w starych salach kinowych, w spelunkach, gdzie tańczymy na stołach, albo w ruinach z zapadającym się dachem. Wertep to jest bardzo fajny festiwal, który jest blisko ludzi, natury. Na wertepie jestem po raz czwarty. Dzisiaj zagrałem spektakl Hej Ho, Hej Ha, Orkiestra Gra. Uprawiam teatr plastyczny, gdzie to, co narysuję, namaluję, wykorzystuję na scenie. Wcześniej były różne inne spektakle, na przykład historia starego kredensu, która się działa w takim starym kredensie. Była bajka o Szewczyku, gdzie skrzynia zmieniała miejsca akcji. Raz była komnatą królewską, innym razem jamą smoka. Byłem też z marionetkami, lalkami takimi na nitkach. Te lalki grały, tańczyły, śpiewały, przedstawiały gwiazdy muzyki rozrywkowej. Na pewno jak każdy organizator zadowolona jestem, że to się udało. W ubiegłym roku wystąpiłem z takim przedstawieniem pod tytułem Złota Ryba, gdzie wszystko działo się w teatrze obrazu i magnesu, czyli płaskie lalki poruszane za pomocą siły magnetycznej. Tak jak tworzy film animowany, z tym, że ja zrobiłem taki teatr, gdzie płaskie postaci właśnie były animowane pomocą takich neodymowych magnesów. A dzisiaj o, zaanimowałem ludźmi, widzami. Jeździmy od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka i gramy swoje przez rok wcześniej stworzone spektakle. Także to już się stała taka tradycja. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku, ale mam nadzieję, że również będę tutaj występować. Na przykład Adam Walny ostatnio przywiózł teatr, gdzie grał takimi wygniecionymi, gniotu, cienkie, papierowe kartony. Znakomite to było. Bo zgnieciony karton może przypominać bardzo wiele, może tworzyć postać jakąś bardzo ciekawą. Także tym się zajmujemy. O, jak to się mówi, materializujemy wyobraźnię. Nie lubił siebie. To nie konik, to koza. Słońce wtargnęło do komnaty. Kiedy minął rok, niewiele już z niego zostało, a powolca pobiera. Od biednych, bogatych, od słabych, od silnych pobiera. Mózg miał pełen niebywałych zakamarków. Zapragnął woli
Jones! Miał niemało. I stał się. Spójrz na jego uśmiech. Już gotów był tę mordę polubić. Tę chmurę, w której poeci trzymają swe głowy, która przysłania wszystko, która deszczem, o, zrasza. Zrasza. Deszczem zrasza ziemię. Deszczem zrasza. Przestrzeni otwartej bardzo się sprawdza, bo scenograficznie natura czy przyroda jest bardzo wdzięcznym obiektem. Jakby tło, na którym występujemy, daje pewną energię i pewną siłę. I zawsze, nie zawsze, ale często jest inne, jest zmienne. Gramy te same spektakle w różnych przestrzeniach, te same spektakle na tle pola, albo na tle lasu, albo na tle jakiegoś obdrapanego budynku, albo przepięknej, ale zdewastowanej synagogi. To wszystko nabiera innego wyrazu, więc tak naprawdę oglądamy te same spektakle, a za każdym ten sam spektakl jest inny. Do Terespola. I oni natomiast
zostali zahaczeni przez panią, która jechała również rowerem i ona ich namówiła, że tutaj będzie bardzo fajnie, bo to będzie festiwal wertek. I oni tutaj po prostu przyjechali, są w ogóle zdziwieni, jak oni tutaj trafili. No, no to co możemy bardziej. Sam oczywiście festiwal jest ewenementem. Festiwal, który wychodzi do ludzi. To nie ludzie muszą iść do teatru, tylko teatr przychodzi do nich. Kop mene zaduszyło! Konika żudne prawdu! Mene syn! Władne beżde! A w jogo dobra krew moja! Więc jakby i same reakcje gdzieś tam nie są zaskakujące, aczkolwiek bardzo, bardzo miłe, bo to nie jest tak, że człowiek przychodzi do teatru i zapłacił za bilet, jest ubrany elegancko i musi siedzieć grzecznie, uważając na swoje reakcje. Tutaj, tak jak Kasia powiedziała, reakcje są bardzo żywe, co też nam pomaga w samym spektaklu, bo czujemy od razu energię widza, wymieniamy się wzajemnie. Wertep jest takim pomysłem na życie, tak? To nie jest coś, co nam da, nie wiem, zabezpieczenie finansowe, co pozwoli nam żyć w takim sensie bytowym, ale pozwala nam żyć w sensie emocjonalnym i kontaktu z innymi ludźmi. Dlatego jakby nieważne, ile energii to będzie kosztowało w przyszłości, ile kosztowało do tej pory, ile trzeba było poświęcić, ile trzeba było jakby własnych rzeczy, własnych wyobrażeń odłożyć, bo rzeczywistość była zupełnie inna, to myślę, że cena, którą... Przepraszam, mrówki. Czyli właśnie ta natura.
Teatrem ulicznym związana jestem od 20 paru lat, w związku z tym granie na powietrzu w różnych miejscach, na łonie natury, czy też na ulicy w mieście, no jest mi bliskie. Jako młoda dziewczyna właśnie zaczynałam na ulicach, na Festiwalu Teatrów Ulicznych w Jeleniej Górze, gdzie w małych miasteczkach graliśmy przedstawienia i to było wielkie święto dla tych ludzi. I to samo teraz tutaj spotykam po tych 20 latach właśnie na Festiwalu Vertep. Ta sama publiczność właśnie bardzo, bardzo otwarta i bardzo ciekawa przede wszystkim tego, co do nich przyjechało i jakie opowieści. I te opowieści właśnie na łonie natury bardzo chętnie im opowiadamy. A oni słuchają i oglądają. Już trzeci raz i no to jest niesamowite miejsce. Bardzo, bardzo chętnie właśnie wracam na Vertep, bo bardzo przyjemnie, no pięknie, po prostu spokój przede wszystkim. Także to jest ważne, żeby taki właśnie spokój jakiś uzyskać. Tutaj go otrzymuję za darmo. Myślę, że mam dużo wolności i to jest najważniejsze. Nie ma narzucania, nikt nikomu niczego nie narzuca. Sama sobie mogę coś narzucić, ale żeby to narzucić, to muszę najpierw to sama wymyśleć i nad tym popracować, więc myślę, że w związku z tym jest to coś, co no, mnie interesuje. Robię to, co mnie interesuje i myślę, że żeby to też interesowało innych. Spektakular! Bo my pokazujemy tak naprawdę świat, który jest dookoła, nie? Tylko w takiej wersji drewnianej, uproszczonej. I więc trochę jakbyśmy wiozły drwa do lasu. Że jest piękno do pięknego miejsca. Tak. Malała! 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 Aż znikła zupełnie! Dlaczego nie masz etatu? Usychałam na etacie. A byłaś na etacie? Byłam na etacie. Też byłam na etacie, 2 lata. Są też kramy, zdrowe kramy z owocami i warzywami. Są też bardzo wesołe kramy, kramy z zabawkami. Są też bardzo mądre kramy, kramy z książkami. Tylko u nas historie opowiadane 100, 200, a może nawet i 1000 lat temu. Zapraszamy do kramu z opowieściami. 2 lata byłam na etacie też. Ale ja nie byłam na etacie aktorskim nigdy. Nie byłam też na etacie aktorskim, byłam na etacie nauczycielskim w Domu Kultury. Cudownie wspominam pracę z młodzieżą i dziećmi, ale sama filozofia etatu jest mi obca. Czuję się źle. Głowy przeciskamy, ramiona, bioderka i brzuchy, kolana. Kładziemy te okręgi na ziemi, siadamy w nich wygodnie. Wreszcie wszystko gotowe. Tak. Więc co? My mamy krąg pełen opowieści. Opowiadali. Opowiadali. Ale zaraz. Przecież dawno temu, zanim ludzie zaczęli cokolwiek robić, to najpierw zataczali wokół siebie krąg. Żeby odgrodzić się od wszystkiego, co złe, a zgromadzić wszystko to, co dobre. Ja czuję się dobrze. Bo było bezpiecznie, miałam jak za co zapłacić czynsz, a teraz jest z tym różnie. Jest różnie, ale ja czułam się, nie byłam wolna. Tak z pewnością 100, 200, a może nawet 1000 lat temu ziewali nasi dziadkowie i nasze babcie, jak byli w naszym wieku i słuchali właśnie tych opowieści. To ziewamy. Ziewamy głośno. Szli, aż doszli. Doszli do takiego miejsca, gdzie Drwal znalazł robotę. W jakimś czasie znaleźli w końcu robotę dla dwóch. Drwal i Jaś znaleźli taką pracę przy trąbaniu drewna. A po skończonej robocie gospodarz wyniósł im sakiewkę pełną. Przecież
Dostałeś już swoją zapłatę. No Drwalu, no co ty mówisz? Przecież nie dostałem ani grosza. A czy ja nieuczciwie wołałem swoje uch? Ja też byłam zależna. Ta zależność była niefajna. Niefajna była zależność i szczerze powiem, że to była najwspanialsza praca, jeśli chodzi o misję. Bo to było naprawdę cudowne. Ja pracowałam z dziećmi cyrkowymi, że tak powiem. Robiłam warsztaty cyrkowe. Robiliśmy różne bardzo ciekawe projekty międzynarodowe. Jeździliśmy na projekty, ale niestety była to praca... Słuchamy. Była to praca, która była no, bardzo kiepsko płatna. Nie byłam w stanie zrobić po prostu... No była bieda. Duża bieda. Bieda, pani, bieda. Pani, bieda była, bieda. Bo to trzeba wiedzieć, jak taką ziemię zaorać. Zaorać? Jak zebrać plon? Plon. I jak zrobić mąkę? Mąkę. A jak z tej mąki upiec chleb? Chleb. A my, wielkoludy, to takie beztołkowne jesteśmy. Co? Kiedy chciałam zrobić coś dodatkowo, to musiałam brać zwolnienie. Jego oczyma. On z tyłu ma taki patyczek i wtedy głowę odwraca ładnie. Poczekaj, Marcin. Będziemy mieli takie wieczne zdjęcie. No, wielkoludzie. Możesz teraz oswajać innych. Zakładamy. Zdejmujemy. Zakładamy. Słyszę, że najmłodsi oswoili się już z wielkoludem. W pewnym momencie powiedziałam basta. Słyszysz? Basta. Babcia? Dziadek, słyszycie? Tak. Basta. Jak dziadunio bajki opowiada, to babunia. Człowiek. Od samego rana ciężko w polu pracuje, a smutny taki. Nie marzy ci się etat? Nigdy mi się nie marzył etat. Chciałam być zawsze wolna, że jeżeli dzisiaj jest tak, a jutro wymyślę coś nowego, to nie chcę mieć żadnych problemów z realizacją tego. Wiecznie burczy mi! Burczy z drodze! Nie mogę się najeść! Ciągle głodny chodzę! Wiecznie głodny chodzę! Ale figura! No to jesteś treserką żaby, niesamowite. W przyrodzie, wiesz, to jest takie fajne poszukiwanie za każdym razem nowego miejsca, odegranie. Scena to jest scena, a w plenerze gra się zupełnie inaczej. Zimą na sali, a latem w przyrodzie. A no to oczywiste, że w zimie w przyrodzie raczej... Nie, w zimie przy takim ognisku. Wyobraźcie sobie, że jest wszędzie śnieg, ognisko, dzieci tu siedzą... Bima. Tuwima nie, ale film Dziedluszki w kożuchach na przykład pięknych, cudownie by było, nie no rzeczywiście jestem za. Dzieci siedzą na sankach. Jakby ktoś chciał nas zaprosić w zimie, bardzo proszę. Uwielbiam takie festiwale. Uwielbiam festiwale i uwielbiam festiwale też zagraniczne, kiedy nagle na dwóch krańcach świata spotyka się tych samych ludzi, których spotkało się na drugim końcu świata. I to jest po prostu fascynujące. I do tego chcemy dążyć. Tak. Żeby robić to, co lubimy i móc z tego żyć. Dzieciany to lubią tak szybować, widziałaś kiedyś? Mają rozpostarte skrzydła i tak szybują. Bocien w gniazdzie swym klekocze. Kle, 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 kle. Bocien w gniazdzie swym klekocze. Kle, 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 kle. Bocien w gniazdzie swym klekocze. Podoba się, prawda? To też mój ulubieniec. Bocien w gniazdzie swym klekocze. W każdej wiosce jest kapelusz. W każdej wiosce jest kapela. W każdej wiosce jest kapela. W tej kapeli są różne zwierzęta. I mają swoje instrumenta. Zwierzęta mają swoje instrumenta. W każdej wiosce jest kapela. Tam są różne zwierzęta. Zwierzęta mają kaczka swoje kwaczy. Instrumenta. Kwak, 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 kwak. Żaba wstawi tam regocze. Żaba wstawi tam regocze. Bocien w gniazdzie swym klekocze. Bocien w gniazdzie swym klekocze. Krówka w stajny poryguje. Konik rzadko podstępuje. No,
bardziej dla dzieci, ale zdrowie po swojemu pięknym zdrowiu. Dziękuję wam. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Było bosko. Na magnes. W ogóle fantastycznie. U nas takie przedstawienie, gdzie jest słup ogłoszeniowy, gdzie są plakaty i też nam takie magnesy. Super. Bardzo ładnie. Thank you.
taki ramów. Ojej, ramów. Uciekajcie, uciekajcie. Może tam, ale piękne tam. Za królowania króla ciaptaka zdarzyła się historia ta. Nieważne, jak bardzo będzie to energetycznie ciężkie, to i tak będziemy to robić, bo ta włożona energia wraca w dwójnasób i wraca, my mamy bardzo często, tak, mamy wrażenie dobrze zrealizowanej pracy, a dużo opinii wraca, takiej dobrej energii wraca od ludzi, którzy tutaj byli. Byli jako widzowie, byli jako artyści, byli jako zupełnie przypadkowi widzowie, którzy nagle, tak jak wczoraj na przykład mieliśmy tą sytuację pięknych opowieści ludów ziemi, ktoś jest przez przypadek, ktoś widzi werteb, ktoś widzi artystów i nagle chce coś dać z siebie. Through the storm clouds, the rainbows Dondrigla y la que se chute. Zawsze gram w sumie na sali, a tutaj otwarta przestrzeń, kontakt z naturą, coś innego. Myślimy o akademiach teatralnych, bo właśnie jesteśmy na tym etapie, na etapie jeszcze wybierania nie. Szkół. Większość z nas na etapie wybierania szkół wyższych. Aczkolwiek niektórzy po prostu robią to, bo to kochają, ale nie wiążą z tym żadnej przyszłości. Hobby i przyjemność. No, ale w tym momencie nie. Jesteśmy zespołem, więc gramy razem. Na te pijo, na mediebo. Osobiście bardzo podoba się ta przestrzeń, no i... to, że jest tutaj tyle lasów, łąk i ogólnie jest tak bardzo przyjemnie. Jest tyle miejsca, bardzo przyjemnie. Po prostu. Tak. To jest tyle tak natury, zupełnie inaczej niż u nas. My mieszkamy praktycznie w centrum miasta, same zabudowania, a to jest las, taki powrót do natury. Tylko, że trochę za dużo komarów. Tak, zdecydowanie. Porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Mi się bardzo podoba ta rodzinna atmosfera, no. Że tutaj wszyscy są tacy otwarci i mili, tak. Ale przecież my będziemy tam po co chodzić, no jak po to, tylko to świeczki ustawiać. No to wam nie otworzymy przyczepy, nie macie co rozstawiać. Proste, no. Czemu nie? Tam jest bardzo ładnie, zagrać kolędy pod synagogą. Tak, ale wszyscy tam chcą grać. No ale my mamy sprzęt. Wszyscy tam chcą grać, ale my zagramy. Proste. Ej, czemu nie? Podaj mi choć jeden powód pod twoją wygodą, który... Moja wygoda to jest to, że jak będzie trzeba coś tam nakręcać, kombinować i tak dalej, ja to będę miała możliwość dwie godziny wyjść. Przed... Nie, zostanie mi godzina. No właśnie, żeby... no boczne wejście. Nie ma bocznego wejścia, nie działa, jest tylko jedno wejście. Boczne wejście jest na górę, a stamtąd nie będę przynosił wszystkiego albo tym stekę. My byliśmy tak blisko z odsłuchami. No właśnie. No dobra, zaraz odpogadamy. Słuchajcie, bo jak będzie, a jakbyś, no, czekajcie. Bo jak będzie pół na pół, to tam to jest bezpiecznie. Bez dwóch zdań, to tam. A jeżeli no, ten, to możemy się przytulić do synagogi. Ale jest kochany, jest jeszcze dalej. Te wszystkie nasze przekleństwa będą na kamerę. A z boku nie możecie tam sobie postawić? O tak, z boczku, hop. Wiesz, dźwięk można wyciąć, ale ciężko wyciąć palce. Gdzie urządza przyjęcie dla swoich znajomych? Tak, bo my jesteśmy zawsze połączeni jakimś kablem. Nie, to po prostu poczekaj. Poczekaj, kurczę.
sorry, ty tam zrób pauzę. Jak idziemy na bogato, to na bogato. Z czego musimy przelecieć, do ty, czego? I tak będziesz więcej gadać. Dobra. Robimy tak. Robimy tak, no. Więc już? No to lecimy. Tak. Tak, jesteśmy scena C. Tak, Jacek Dzwonowski. I Piotr Kilpalski. Jacek jest genialnym muzykiem, kompozytorem, aranżerem, multiinstrumentalistą, a ja nie. A Piotr Kilpalski jest też genialnym ukulelistą, świetnie gra na miotle, jest świetnym menadżerem i wspaniałym reżyserem. Jesteśmy trochę zdziwieni, bo to się nam nigdy nie zdarzyło, żeby dzieci klaskały, ale... Ale to jest ten moment, kiedy w obawie, że one nie klaskają i może posunęły, próbujemy po raz kolejny dyskretnie zaktywizować publiczność, do czego teraz zaprosimy również Państwa. I tak samo, i Pani Monika. Monika. Pani Monika, czy Pani ma jakieś wykształcenie muzyczne? Średnie. Duru. Dziękujemy. Duru, 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 duru. No, a w skrócie wygląda to tak, że jakiś czas temu postanowiliśmy wrócić na ulicę razem, znaczy razem na ulicy, znaczy Jacek ma żonę i dzieci, ale razem na ulicę i... Nie mieszkamy pod mostem, ale i miejmy nadzieję, że do tego dawać, nie dojdzie. Jak kiedyś jeden z polskich kabaretów śpiewał, dawać wszystkim ludziom radość swoim śpiewem, tylko że my jeszcze nie śpiewamy, a robimy spektakle, robimy. Muzyczne spektakle. Za nami jest trochę jednego takiego spektaklu i dzięki wspaniałemu Darkowi i Agacie udało nam się, czy wspaniałych Darka i Agatę udało nam się przekonać, że kolędnicy to jest dobry moment na początku sierpnia, żeby już zacząć przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia. No i gramy kolędy na przykład dzisiaj tutaj w pięknej scenerii przepięknej synagogi. Łoscie rozchodzi. To jest w ogóle smutna historia, ten spektakl. To jest taki spektakl o takim... No człowieku w trudnych warunkach, trudnej sytuacji finansowej. My od czasu do czasu potrafimy bardzo prawdziwie rezonować z tą sytuacją. I on nie ma na instrumenty, nie ma na święta, nie ma, no, na nic nie ma.
ale gra mu w duszy i on te instrumenty konstruuje i on na nich gra. I my czasem jesteśmy tym człowiekiem, tak każdy po trochę. Znaczy w spektaklu, w życiu, no i skonstruowaliśmy trochę instrumentów. I jako muzycy też. No i gramy kolędy i to, co nam się wydaje, że jest kolędą, a czasem nie jest. No i niechcący nam się chyba jakieś takie właśnie wzruszenia czasem wydarzają. Jak ktoś złapie, to cudownie. Alternatywną drogę poza etatem. Oj, a, bo już tak od z 15 lat. W sensie, jak się nie, ja to... tak, ja od zawsze alternatywną drogę poza etatem, ale ja mam problem z autorytetami i po prostu bym się zwolnił drugiego dnia, kiedy by mi ktoś kazał coś zrobić. Ja próbowałem pracować w instytucji, to znaczy w orkiestrze teatru muzycznego. Wytrzymałem 1,5 roku. Także, ale to i tak dużo. Ja byłem na etacie 8 miesięcy w młodości, jak rzuciłem studia, to wtedy rodzina się o mnie martwiła, więc poszedłem na etat jako informatyk i no jak się już uspokoili, to przestałem. I zanim wyląduje, wyrzucamy tamtą. Ona sobie ląduje, ta sobie leci. Mamy kupę czasu, jak widzicie, to po prostu trwa i trwa. I powiem jeszcze raz, leci. Zanim wyląduje, sam moment, kiedy ląduje, dołem wyrzucamy, z góry łapiemy. Franek, jak tobie świetnie to wychodzi. Ale nie równocześnie. Ja myślę, że zdecydowanie jest tak, że jesteśmy po prostu menadżerami sami dla siebie i cała sytuacja, że my zagramy, zarobimy na tyle, żeby przeżyć, ale jest to po prostu uczciwy pieniądz zarobiony i z poczuciem po prostu kładziemy się, przynajmniej ja się kładę spać z takim poczuciem, że naprawdę fajną sztukę, czy przynajmniej ja się dobrze bawiłem. Dopóki ludzie z nami się dobrze bawią, to będziemy to robić. No odpukać na razie się z nami dobrze bawią. A w tej sytuacji bycia sobie samemu sterem, okrętem, parowozem i tak dalej, no oczywiście są momenty, kiedy jest mniej fajnie i jest ich pewnie więcej, ale te momenty, kiedy jest bardziej fajnie, kiedy jest się sobą, sobie, samemu, komuś i tak dalej, ale robi się to, co się kocha. I myślę, że to jest ta funkcja, która jak się wstaje co rano i czeka nas kolejny niesamowity dzień i kolejna niesamowita rzecz do zrobienia, nawet jeżeli tylko dla nas niesamowita, no to jest absolutnie... Ja próbowałem sobie wyobrazić siebie za kasą w Tesco, albo siebie w korporacji, albo siebie gdziekolwiek indziej i to się zawsze kończyło skokiem z okna, więc myślę, że ta droga zdecydowanie bardziej, jak jesteśmy na wertepie i generalnie jest tak, że robimy to, co kochamy, robimy to z tymi, których szanujemy, których pracę szanujemy, zapraszamy do współpracy od czasu do czasu naszych przyjaciół albo po prostu specjalistów, którzy stają się naszymi przyjaciółmi. I myślę, że to jest bezcenne też. Znaczy, że jest taki moment, kiedy pracuje się z ludźmi, którzy wiedzą, co robią, jak robią, my wiemy, ile to jest warte dla nas. I na tej bazie takiego... Zresztą to jest sytuacja wertepu, kiedy tutaj tak naprawdę jakaś część finansowa to jest zupełnie trzeci, czwarty, piąty, siódmy plan, bo są to ludzie, z którymi chcemy coś zrobić i nagle trzeba przywieźć światła, nagle trzeba zagrać jeden spektakl więcej, dwa spektakle więcej, to zupełnie nie... Pomóc innym grupom, czy jest jakiś problem z dźwiękiem. Jest taki moment, że można zrobić coś dobrego dla dobrych ludzi i... No i tak samo jak z tym samozatrudnieniem, nie ma większej wartości, myślę, niż to właśnie, kiedy jest się z tymi, z którymi się chce być i robi się to, co się chce robić i, no i jeszcze można sprawić radość takim dzieciakom, co biegają gdzieś tam i śpiewają z nami piosenki potem. Znaczy one śpiewają, bo my ciągle jeszcze nie. Amen. Tym dla nas jest chyba wertep. Dla mnie to Darka Skibińskiego, którego tutaj nie ma przy tej edycji festiwalu. I też wszyscy czujemy brak tej energii jego, tak? Ale to jest coś, co napędza wertep i napędza ludzi. Niech ci się w sercu zapieli gęsty most.
ponad roku wybieraliśmy się na Werther i długo o tym mówiliśmy, między sobą marzyliśmy i bardzo się cieszymy, że mogliśmy tu być. Pogoda nas rozpieszcza. Fantastyczna sala, fantastyczna publiczność. Baliśmy się trochę tego, jak zostanie nasz spektakl odebrany, ale został dokładnie tak, jakbyśmy sobie mogli wymarzyć. Czujemy się jak w filmach u Pana Boga w ogródku albo w ranczu. Ja jestem pierwszy raz osobiście na Podlasiu, jak większość, i ujmują nas szczególnie małe miejscowości. Orla Policzna, tak. Policzna była wyjątkowa. Ma swój klimat, nie ma drugiej takiej miejscowości w Polsce. Zobaczyć Żubra. To jest nasze marzenie, ostatnie związane z tym festiwalem, zobaczyć Żubra, a jutro wybieramy się na wycieczkę zobaczyć Stare Dęby. Warto robić Werther.